Ktoś sprofanował kapliczkę. Tylko kto? Zabity i porzucony, żeby tak gardzić świętym posłańcem. Zdewastowane. To wymagało wysiłku. Zniszczone, bez wątpienia celowo. Ktoś dał tu wyraz swojej nienawiści. Wiesz, kto to zrobił? Mongołowie, to pewnie ich sprawka. Тэд энэ нас бултар чадахгүй. Тэр тэнд байгаа. Тэр хүн шин тавчгийлээ.
nie wszyscy. Zabili tak wielu. Zniszczyli miejsce kultu. Ich hab's zerrollt! Ja, Gartchen!
Irk yum borak na. Utsaj ichmin borkom tabe. Ugo samurai chin nom som tagai. Sono nori. Nimmst du gleich Bild? Hoch, Thomas, hat was! Und dann ist es! Schatz! Nie skrzywdzą już ciebie ani innych boskich posłańców. Niech polegli znajdą spokój. Jedyne, czego jeszcze mi brakuje, to butelka sake Kendziego. Co prawda męczyłby mnie gadaniem.
Zbawo, no! Wieczna niezłomność. Bezpieczeństwo daje moc. Przyszłość jest wszystkim.
Ktoś cię... Nie podchodź! O, wybacz. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ten posąg wykonał mistrz Izo. Mongołom nie wystarczyło zabicie mojego ojca. Musieli zbezcześcić jego spuściznę. Jesteś synem mistrza Izy. Przykro mi, że nie żyje. Drugiego takiego nie będzie. To był jego najlepszy posąg. Mógłbym go naprawić, gdybym miał narzędzia, ale zabójcy odebrali nam też dom. Odzyskam narzędzia i oddamy hołd twemu ojcu, naprawiając jego dzieło. Dziękuję, panie. Nasz dom stoi przy górskiej drodze, a gdybyś mógł go pomścić... Pomszczę. Dom mistrza Izy. Tchórzycie? Czochwort! Co to? Ktoś używa narzędzi mistrza. Mistrz Izo. On żyje. Kim jesteś? Czego chcesz? Mistrzu Izo, cieszę się, że żyjesz. Twój syn myślał, że Mongołowie cię zabiją. Biedny chłopak. Wezmę cię do niego. Nie. Żyję tylko dlatego, że mongolski generał lubi moje prace. Mongołowie dewastują twoje rzeźby. Niszczą dziedzictwo. Chcę, żebym stworzył arcydzieło dla Kubilai Khana. Nie mogę odmówić. Bierz narzędzia. Idziemy. Która z rzeźb jest zniszczona? Bosatsu przy drodze. Stworzyłem ją, żeby uczcić narodziny syna. Nie jest to moje najlepsze dzieło. On tak nie myśli. Mamoru to dobry dzieciak. Ale niestety nigdy nie znał się na sztuce. Jak możesz myśleć, że wyrzeźbienie posągu dla Kubilai Khana jest ważniejsze od twojej rodziny czy rodaków? Rodzina i narody z czasem przemijają, ale delikatnie zwinięte palce kanon czy wyprężone ciało kamiennego wojownika są wieczne. Nie musisz dla sztuki rezygnować z rodziny. Samuraj nie może służyć dwóm panom. Podobnie jest z artystą. To bardzo smutna wizja świata. Świat to smutne miejsce. Kocham syna, ale żyję dla sztuki. Tędy.
kryj się! Ani słowa! Mój syn, cicho! Walczmy! Maboru. Zginął, broniąc twego dziedzictwa. Wolałbym je zniszczyć, żeby go odzyskać. Możesz jedynie uczcić jego pamięć. Być człowiekiem, za jakiego cię uważał. Wybacz mi, mój synu.